Cześć, tu Marika Serermoto. W tym filmie pokażę Wam kask integralny Scorpion EXO 391. Kask Scorpion EXO 391 jest jednym z podstawowych modeli w kaskach integralnych Scorpiona, ale najważniejszy jego element, czyli skorupa, jest wykonana z poliwęglanu, czyli jest już całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o wentylację w tym kasku, mamy wlot na szczęce, regulowany w trzech pozycjach oraz wlot tutaj na górnej części kasku. Gorące, wilgotne powietrze będzie wyciągane tymi wylotami ukrytymi w tej części kasku. Wizjer w tym modelu jest dość szeroki. Dodatkowo został zaopatrzony w dociąganie wizjera do uszczelki, więc kiedy wizjer już jest prawie zamknięty, jeszcze raz naciskamy przycisk i wtedy uszczelka lepiej przylega do wizjera. Więc będzie w tym kasku po prostu wtedy ciszej. Wizjer jest przystosowany pod montaż pinlocka. Nie znajdziecie go niestety w zestawie, ale mamy piny z jednej, z drugiej strony. A jeżeli stwierdzicie, że przezroczysta szyba nie jest dla Was, tylko chcielibyście mieć przyciemnianą czy lustrzaną, to wymienicie to w chwilę, ponieważ wizjer możecie zdemontować bez użycia narzędzi. Scorpion EXO 391 nie został wyposażony w blendę, ale kiedy otworzymy wizjer, widzimy, że mamy tutaj deflektor nosa. Zapobiegnie on nadmiernemu parowaniu wizjera. Przyjrzyjmy się, co kask skrywa w środku. Co pierwsze rzuca się w oczy, to na pewno system emergency. W razie wypadku ratownik szarpie za te czerwone tasiemki, policzki się zwalniają i ratownik bezinwazyjnie może ściągnąć kask z Waszej głowy. Mamy wyściółkę, oczywiście możecie ją wyciągnąć, wyprać, jest ona antybakteryjna, szybko schnąca. Mamy podbródek, aby wiatr nam tutaj nie hulał za bardzo wewnątrz kasku. Dodatkowo, jeżeli chcecie zamontować interkom, nie ma dedykowanego modelu do tego kasku, ale zamontujecie tutaj większość dostępnych na rynku urządzeń. Zapięcie mikrometryczne, czyli na tak zwany klik, aby sobie łatwo dopasować, no, wedle potrzeby. Dodatkowo jest one podszyte miękkim materiałem, żeby nic nas tutaj pod spodem nie drażniło. Kask Scorpion EXO 391 produkowany jest w dwóch rozmiarach skorupy, co przekłada się na rozmiary od XS do 2XL. Jeżeli zainteresował Was ten model, to sprawdźcie dostępne malowania, kolory. Możecie to zrobić na naszej stronie internetowej rrmoto.pl, a link do tego konkretnego modelu zostawiam Wam w opisie. Jeśli macie jakieś pytania, to widzimy się w RRMoto. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.